Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Przeżywamy dzisiaj poniedziałek wielkanocny, czyli drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Radują się nasze serca z faktu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ale czy nasza radość jest na pewno prawdziwa i pełna? Przecież tegoroczne święta Wielkiej Nocy są zupełnie inne od tych, które przeżywaliśmy do tej pory w naszym życiu. Tak samo jak Jezus został skazany na karę śmierci, tak samo my w okresie Wielkiego Postu, a także teraz w czasie świąt Wielkiej Nocy, zostaliśmy skazani na epidemię koronawirusa. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, w której się znajdujemy obecnie, jesteśmy bardzo podobni do apostołów, którzy po śmierci Jezusa byli bardzo zalęknieni i bardzo zastraszeni. Zamknęli się także w wieczerniku z obawy przed Żydami. My także teraz, w czasie tych świąt, zamknęliśmy się w naszych domach, aby troszczyć się o nasze życie, aby nie narażać na niebezpieczeństwo naszego życia osobistego, życia naszych bliskich, tych osób, które kochamy, a także innych ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia. W tym trudnym czasie jesteśmy także podobni do niewiast, które z bojaźnią udały się do Jerozolimy, aby oznajmić uczniom, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I pewnie my zadajemy sobie w tym trudnym czasie to pytanie, co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Moi drodzy, zmartwychwstanie jest wydarzeniem ponadczasowym. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem ponad koronawirusowym. Jezus zmartwychwstaje także i dzisiaj, dla mnie i dla Ciebie, w takich, a nie innych okolicznościach. Także w tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy. Jezus zmartwychwstaje po to, aby przynieść nam pokój, aby przynieść nam także nadzieję na lepsze jutro, aby ukoić nasze rozkołatane serca, aby przynieść nam prawdę o swoim królestwie, królestwie pełnym miłości i pokoju. I tak naprawdę ten, kto wierzy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, nigdy nie jest sam. Może czujemy się w czasie tych świąt bardzo mocno osamotnieni, bo nie możemy się spotkać z naszymi bliskimi, z członkami naszych rodzin, z osobami, które tak mocno kochamy. Ale pamiętajmy, że jest z nami Jezus, ten, który pokonał śmierć i szatana. Ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Moi drodzy, kiedy spoglądamy na dzisiejszą Ewangelię, na dzisiejsze słowo w redakcji świętego Mateusza, to możemy zauważyć, że wobec prawdy o zmartwychwstaniu możemy przyjąć dwie postawy. Możemy być podobni do niewiast, które pośpiesznie udały się do grobu i zobaczyły tam anioła, który oznajmił im, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I kiedy te niewiasty były w drodze do Jerozolimy, spotkały także na swojej drodze Jezusa, który powiedział: witajcie, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Niewiasty uwierzyły. Uwierzyli także uczniowie, uwierzyli także apostołowie i ich życie odmieniło się całkowicie. Stali się zupełnie innymi ludźmi. Ta prawda o zmartwychwstaniu dała im zupełnie nową perspektywę spojrzenia na swoje życie, na swoją codzienność, ale przede wszystkim na swoją przyszłość. Ale zobaczmy, że ta Ewangelia, to słowo opowiada nam o jeszcze innym wydarzeniu. Bo przecież w tym słowie jest mowa także o starszych, o arcykapłanach, którzy cały czas trwają w ciemności, cały czas trwają w swoim błędzie. Nie chcą się przyznać do tego, że skazali na śmierć niewinnego człowieka. Kiedy dowiadują się o tym, że grób jest pusty,
przekupują strażników i mówią: powiedzcie ludziom, że w nocy, kiedy spaliście, jego uczniowie przyszli i wykradli ciało. Można także być zamkniętym na prawdę o zmartwychwstaniu. Dwie postawy, które dzisiaj daje nam Ewangelia. Z jednej strony przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu, ale z drugiej strony także odrzucenie poranka wielkanocnego. Jezus zmartwychwstał. Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Ale czy ja, czy ty, drogi bracie, droga siostro, naprawdę w to wierzysz?